Studio Melyna, Reziowa, modlitwa. Każdy w jakiś sposób tam się modli i w tym celu nie trzeba nawet chodzić do kościoła, bo po co rzucać na tacę dla jakiegoś podejrzanego, na czarno ubranego typa, który diabli wiedzą, co z naszym szmalem zamierza zrobić. Jednak, nie wnikając w szczegóły, również Leziowi zdarza się modlić, zwłaszcza we wczesnych godzinach, kiedy to świat budzi się do życia, przechodnie zasuwają do czcigodnego zakładu pracy, a spieczone przez potworny kac usta mamroczą ścicha życzenia różnego rodzaju. Poniższa modlitwa została przeze mnie wymamlana po samotnym zalewaniu robaka w dniu moich jeszcze bardziej samotnych kolejnych 18 urodzin. Od porannej wizyty dzielnicowego i policji chroń nas Boże. Od głupiego szefa w pracy i dyrektora pedała uchowaj nas Boże. Od wezwania do izby skarbowej w celu złożenia osobistego zeznania podatkowego chroń nas Panie. Od kolegów pożyczających i nieoddających uchowaj nas Panie. Od komornika chcącego nam zabrać ostatnie skarpetki ocal nas Boże. Od kochanej rodzinki bezustannie radzącej nam jak żyć i jak nie popełniać w życiu błędów, chociaż mam już trochę lat na karku, chroń nas Panie. Od debili mających komórkę i dwie komórki w mózgu, chroń nas Boże. Od mieszkania na 40 piętrze i nieczynnej windy, uchowaj nas Panie. Od kobiet mających za długie paznokcie do zmywania naczyń i za małą duszę do miłości, chroń nas Panie. Od namolnych, ciekawskich sąsiadów uśmiechających się nam w oczy i plotkujących o nas za plecami, uchowaj nas Boże. Od brygad dzielnych śmieciarzy opróżniających o 5:30 rano pojemniki ze szkłem, chroń nas Panie. Od ryczących, rozpieszczonych i wrednych bachorów zatruwających spokojną jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji, chroń nas Boże. Od podejrzanych typów noszących kije do bejsbola, ale w niego nie grających, tylko chodzących wieczorami po ulicy, uchowaj nas Panie. Od chciwych księży podszytych fałszywą moralnością, chroń nas Panie. Od cenzurowanych wiadomości dziennika, chroń nas Boże. Od kobiet zarażonych chorobą weneryczną albo mędami, uchowaj nas Panie. Od wrednej teściowej wściekłego psa, chroń nas Boże. Od elegantów nieznających wody, mydła, proszku do prania, dezodorantu, szamponu i innych tego rodzaju dobrodziejstw w cywilizacji, którzy wsiadają rano do zatłoczonych autobusów, ocal nas Boże. Od aroganckich, wrednych i przygłupich funkcjonariuszy policji drogowej, co niby wiecznie mają rację i straszą wysokim mandatem, chroń nas Panie. Od poczęcia w miłosnym szale nieślubnego dziecka i płacenia przez połowę życia wysokich alimentów, uchowaj nas Panie. Od ponownego przejęcia władzy przez komunistów, chroń nas Boże. Od niespodziewanego braku piwa w lodówce, uchowaj nas Panie. Od impotencji, trzęsienia ziemi i kłopotów z prostatą, chroń nas Panie. Od kaca, co nie chce przejść, tylko chce się żygać, uchowaj nas Boże. Wieczne zdrowie i pełen portfel daj nam Panie.